Dzisiaj jest 28 maj 2023, niedziela. Jest to informacja skierowana do wszystkich. Państwo polskie, parszywa zmiana już od 6 lat, zabrania mi, aby kontaktować się z dziećmi, a tym bardziej w takiej sytuacji awaryjnej, ponadczasowej, ponadplanowej. Teraz taki fajny motorek tutaj przejechał koło mnie, ale co zrobić? A tym bardziej we Wrocławiu. Wrocław to takie miasto. Teraz był Dzień Matki, był we Wrocławiu Dzień Matki, takie święto szczególne. O, teraz widzę tam jakaś woda. Teraz stoi kawa. Kawa z mlekiem stoi na światłach, bo taki ma fajny, no, dźwięk silnika. Kawa z mlekiem w kolorze seledynowym oczywiście. Bo jest niedziela, trochę po południu, to ekipy motocyklowe są zwarte i gotowe do wszelkich działań. Odkręcania manetki gazu. Dobrze. A więc teraz we Wrocławiu mieliśmy Dzień Matki i w piątek ewakuację ludności cywilnej, kobiet, dzieci i osób starszych z dzielnicy Nad Odrze we Wrocławiu. Wrocław to jest dokładnie tutaj, to widać z samolotu, jak samolot podchodzi do lądowania. O, to teraz jedzie kawa z mlekiem. Kawa. A tutaj w drugą stronę jakaś 125 pojechała w tym samym czasie, więc dźwięk silnika mógł być inny. Że samoloty podchodzące do lądowania na lotnisku we Wrocławiu w dzień i w nocy widzą, i pasażerowie też, widzą komin elektrociepłowni wrocławskiej. Komin, bo tam są właśnie migające światła czerwone na dwóch poziomach. Więc to jest właśnie ścisłe sąsiedztwo elektrociepłowni Wrocław tuż nad kanałem żeglugowym rzeka Odra, dzielnica Nad Odrze. Tam jest stacja PKP Wrocław Nad Odrze i wiadukt kolejowy, i tam jest właśnie prowadzony remont ulicy Pomorskiej we Wrocławiu. Ulica Pomorska we Wrocławiu. Właśnie wyjazd od strony rynku tutaj do kanału żeglugowego w kierunku na Osobowice, na most Trzebnicki, na most Osobowicki i tak dalej. Więc to jest dzielnica Nad Odrze, ulica Pomorska, plac Staszica, pomnik tam jest Sybiraków. To jest stara pętla Zerówki, jak pamiętamy. Wrocław, pętla tramwaju linii 0 w obu kierunkach, 0 prawe i lewe. To właśnie tam była, przy takim sklepie z Połem. Taki sklep z Połem, jak pamiętamy, tam wciąż jest, to tam właśnie była pętla tramwaju 0. A tu jakaś maszyna taka. Co to jest? A to jest też kawa. To jest kawa, ale tylko ma te seledynowe Ninja i Kawasaki napisy. A tak, to jest taka grey. W takim kolorze właśnie jest. A, bo teraz motocykliści tutaj jeżdżą i zakłócają mi spokój nagrywania. Co zrobić? Taki mamy klimat, takie mamy czasy. Ciekawe, czy ją przegazuje, jak ruszy tą kawę z mlekiem, czy nie przegazuje jej. Dobrze. Więc właśnie tam w piątek rano na ulicy Pomorskiej przy wiadukcie PKP na dworzec Nad Odrze znaleziono ładunek lotniczy o masie
właściwej 250 kg z roku 1937. Powtarzam, ładunek lotniczy znaleziono tam podczas wykopalisk. Teraz widzę trzy motorki, bo to jest takie skrzyżowanie, na którym stoi. O, teraz jedzie kawa. Ale ona na zakręcie była, więc musiała pomału ten dość mocny zakręt wyrabiać. Dobrze, więc ładunek lotniczy podwieszany pod skrzydła tam podczas prac wykopaliskowych znaleziono z roku 1937. Wszyscy pamiętamy rok 1937 we Wrocławiu, mam nadzieję, więc ten ładunek lotniczy znaleziono. 250 kg. I nastąpiła ewakuacja ludności cywilnej, kobiet z dziećmi i osób starszych na miejsce ewakuacji. Dlatego też uważam, że jest to sytuacja nadzwyczajna, niespotykana nawet co 80 lat. Dlatego też jest to skandalem na miarę międzygalaktycznym. Powtarzam, jest to skandal na miarę międzygalaktycznego skandalu. Dokładnie, to jest skandal międzygalaktyczny, że parszywa zmiana, historyk Mateusz, przypominam, Mateusz skończył wydział historii, czy to jasne? Mateusz nie jest bankowcem, Mateusz jest historykiem, okej? Więc parszywa zmiana, historyk Mateusz, prezes, który ma 3 chomiki w domu, bo prezes może mieć na Żoliborzu 4 albo 5 chomików. W końcu nikt tego nie wie, co prezes ma w domu. Poza tym, że ma puste puszki karmy dla kota, to jest no, inna sprawa, no, co zrobić. Więc parszywa zmiana. Andrzej Duda także, który być może zna język niemiecki. Andrzej Duda być może chociaż trochę zna język niemiecki. Przypominam, język niemiecki. Kilka słów może poprawnie po niemiecku powiedzieć. Ale już języka angielskiego to Andrzej Duda, no to jakoś tak, kurczę, no nieciekawie wychodzi ten język angielski. Mr. Andrew Duda. Mr. Andrew Duda, coś ten język angielski to tak, trzeba, kurczę, improvement, trzeba poprawić. Bo teraz taka fajna maszyna jedzie na zakręcie, jakiś motorek. Więc nawet w sytuacjach nadzwyczajnych, gdzie w tej dzielnicy, dokładnie dzielnica nad Odrze Wrocław, państwo polskie uparło się 6 lat temu, przypominam, 6 lat temu przestępcza organizacja pod nazwą państwa polskiego uparła się, aby zabronić mi kontaktu z dziećmi nawet w sytuacjach nadzwyczajnych, ponieważ są wyroki sądowe, postanowienia korporacyjne, korporacji sędziowsko-prokurwatorskiej i tak dalej, które zabraniają mi, jeszcze raz, te postanowienia korporacyjne, wyroki korporacyjne i tak dalej, korporacji prywatnej sędziowsko-prokurwatorskiej zabraniają mi już od 6 lat, nawet w sytuacji nadzwyczajnej, kiedy była w czasie pokoju ewakuacja ludności właśnie w piątek z samego rana,
aby móc się skontaktować z dziećmi i zapytać się, czy przeżyły tą ewakuację w całości, w jednym kawałku, czy mogło być inaczej, czy są zdrowe, całe, czy może być inaczej, czy są zestresowane tą ewakuacją, czy nie, bo to są dzieci, jeszcze raz. Teraz mówimy o dzieciach, ok? Nie o jednym dziecku, ale o dzieciach, ok? No. I czy mają pieniądze, czy mają kieszonkowe na tą ewakuację, czy nie potrzebowałyby jakichś takich dodatkowych pieniędzy albo kieszonkowego, na przykład w tym takim właśnie trudnym okresie przebudowy ulicy Pomorskiej. Bo teraz mówimy w tym całym kontekście, kilka miesięcy trwa już przebudowa ulicy Pomorskiej we Wrocławiu. Jeśli ulica jest długa, to jest kawa. Tak, to chyba była kawa, więc tutaj pozwoliłem wam posłuchać, jak jest dźwięk kawy z mlekiem na zakręcie. Dobrze, więc jak jest ulica długa, jeśli chodzi o długość, bo we Wrocławiu jest ulica, która się nazywa ulica Długa, a ona może być krótka, ale ma taką nazwę, ulica Długa we Wrocławiu. A na ulicy Pomorskiej, tam są bodajże dwa pasy w każdym kierunku, jest torowisko tramwajowe, więc to jest taka no, główna arteria komunikacyjna, aby się wydostać z Wrocławia, Wrocław, z centrum miasta w kierunku wylotowym na północ, idealnie w kierunku na Poznań, Wrocław, Poznań, więc no część podróżników w czasie i przestrzeni wybrałaby ulicę Pomorską, żeby opuścić Wrocław. To jest dość długa ulica, taka bym powiedział strategiczna, więc remont tej ulicy też trwa długo. Więc dla mieszkańców, którzy tam mieszkają, może to być urwanie głowy, a tym bardziej jeśli chodzi o dzieci, o ich dojazd do szkoły i z powrotem w obu kierunkach do domu i tak dalej, i tak dalej. Więc w związku z tą ewakuacją w piątek przed południem, nawet wtedy przestępcza organizacja pod nazwą Państwa Polskiego zabroniła mi zadzwonić do dzieci, aby się zapytać ich cokolwiek. Jeszcze raz. Taka szczególna sytuacja, jak ewakuacja ludności cywilnej podczas pokoju, bo jeszcze jest okres pokoju, a szczególnie we Wrocławiu, w dzielnicy nad Odrze, tam żadne działania mniej lub bardziej pokojowe czy inne się jeszcze nie dzieją, więc mamy czas pokoju, ok? Więc tam nastąpiła ewakuacja ludności cywilnej w czasie pokoju. Właśnie przed południem, w ten piątek, 26 maja, co automatycznie zwalnia mnie ze wszystkich nałożonych na mnie kar i ograniczeń przez przestępczą Temidę we Wrocławiu i doprowadziła do tego, że nie mogłem zadzwonić do dzieci podczas ewakuacji ludności cywilnej, kobiet i dzieci. Tam mieszka kilka tysięcy mieszkańców w tej okolicy, kilka tysięcy. Więc prezes, który ma cztery chomiki w domu, jakiegoś starego kota, prezes, gdzieś wokół Żoliborza, historyk Mateusz,
Mateusz ukończył historię, jeszcze raz. On nie jest bankowcem. On ukończył historię, więc jest historykiem. Andrew Duda, który kaleczy język angielski. Hańba to jest i wstyd, że Andrew ma, nie wiem, 16 kadencję i się nie nauczył języka angielskiego. Nie chcę tutaj mówić jakichś takich określeń w języku niemieckim, które znamy z filmów, albo w języku angielskim, które zmobilizowałyby Andrzeja Dudę do szybszej nauki i ogarnięcia języka angielskiego po prostu, bo to nie jest koniec świata, żeby Andrzej Duda nauczył się w końcu mówić po angielsku. No, więc kilku kolesi w okolicach Sejmu, po prostu jest tak, kilku kolesi w różnym wieku, mniej lub bardziej chorych lub zdrowych, to jest nieistotne, oni stanowiąc wierchuszkę państwa polskiego, oni mi zabraniają zadzwonić do dzieci we Wrocławiu, gdy jest cywilna ewakuacja ludności. W piątek, w ten piątek, 26 maja, w okolicach godzin południowych we Wrocławiu. Tam wtedy było dużo kobiet i dzieci. Więc starszy pan, który nie miał żony, nie miał i chyba nie ma żony, a tym bardziej starszy pan na Żoliborzu chyba nie ma dzieci. No, może czegoś nie wiem, albo to może być ukrywane takie sprawy jakieś osobiste prezesa, który nie wiem, czy prezes chodzi sam kupić karmy dla kota do sklepu, czy może milicjanci albo ochrona prywatna kupują karmę dla kota na Żoliborzu. Więc prezes, który być może, ja tego nie wiem, być może stoi na czele parszywej zmiany, bo wiadomo, że parszywa zmiana, powtarzam, to jest przypadek numer jeden, case study number one, że parszywa zmiana po prostu nie może być dobra, bo to jest zaprzeczenie. Jest albo w lewo, albo w prawo. Czyli albo jest zmiana parszywa jakaś taka, albo może być ta zmiana dobra. Ale kurczę, ale to jak to tak, że dobra zmiana, gdyby taka była, to ta dobra zmiana zabraniałaby mi, aby zadzwonić do dzieci we Wrocławiu w sytuacji, gdzie jest ogłoszona ewakuacja osiedla we Wrocławiu w czasie pokoju. Bo był tam ładunek lotniczy podwieszany pod skrzydła samolotu z roku 1937. Wszyscy pamiętamy Wrocław w latach takich wcześniejszych niż 1939. Pamiętamy chyba wszyscy. Więc przed rokiem 1939 raczej był rok 1937. Tak? To ten ładunek lotniczy o masie 250 kg to jest ćwiartka tony. Więc jakby to pierdolnęło, to taki duży budynek przy dobrych układach z cegieł, taki budynek, który ma 200 lat już, to poszedłby w pizdu. Teoretycznie byłoby to możliwe i nawet byłoby całkiem duże prawdopodobieństwo, że coś takiego mogłoby się wydarzyć, gdyby ładunek lotniczy z 1937 roku, gdyby pierdolnął raz a porządnie. Mam nadzieję, że do tej pory jakoś ogarniamy to, co mówię, kojarzymy i tak dalej. Tam mógłby być Sajgon po prostu w tym Wrocławiu, w tej okolicy,
gdyby ten ładunek pierdolnął, tak czy nie? Życie się wydarza, różne rzeczy w życiu też się wydarzają, mniej lub bardziej zaplanowane, więc taki ładunek sprzed 80 lat mógł solidnie pierdolnąć i zburzyć tam, nie wiem, budynek dwa albo trzy. Więc państwo polskie, nawet w takim przypadku ewakuacji ludności cywilnej, zabroniło mi, zgodnie z jakimś prawem, o dupę rozbić prawem jakimś. Nie wiem, kto to prawo albo bezprawie ustalał w tym Wrocławiu, nie tylko. Jakie sądownictwo lub nie, maczało w tym swoje paluchy temidy, ok? Więc nawet w takiej sytuacji wyższej konieczności państwo polskie zabrania mi od 6 lat zadzwonić do dzieci, więc część mniej lub bardziej moich słuchaczy domyśla się, co ja na to. Więc mogą wasze domysły być mniej lub bardziej trafnie, co ja na to, ale miałbym inne zdanie niż parszywa zmiana, inne zdanie niż historyk Mateusz, bo Mateusz ukończył historię, on nie jest bankowcem. Ludzie, ogarnijcie się. Starszy już prezes, nie wiem, czy prezes sam sobie sznurówki wiąże w butach i czy sam sobie łupież czyści na kołnierzach swoich ubranek. Nie wiem, czy prezes sam chodzi do sklepu po karmę dla kota, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Andrew Duda, który się nie nauczył, no kurczę, no Andrew Duda nie zna angielskiego, no więc, a właśnie ciekawe, co Andrew Duda zna. O, zaraz tutaj taka maszyna pojedzie, o, tu taka maszyna pojedzie właśnie, o, pojedzie maszyna, o, tutaj stoi taka fajna maszyna, okej? Więc nie wiem, czy Andrew Duda też ogarnia rzeczywistość, czy nie, że od 6 lat mam zabronione zadzwonić do dzieci, nawet gdy jest ewakuacja. To był triumf. Gdyby co, to był triumf, ok? Przynajmniej to też żeśmy ustalili, że to był triumf. Na zakręcie. Więc doszło do takiej patolki, bo wyraz patologia tutaj byłby jeszcze miły. Więc do takiej patolki doszło, że od 6 lat mam zabronione, aby zadzwonić do dzieci. Więc tu następny motorek jakiś jedzie. Taki trochę zabytkowy już widać. Więc państwo polskie od 6 lat mi zabrania zadzwonić do dzieci. Teraz kręcę to tabletem, tym tabletem niebieskim, tym 8-calowym tabletem to kręcę, którego tam w innym filmie tam macie podane numery fabryczne, numer serii i tak dalej, i tak dalej. A to pojechała Vespa, taki motorek, Vespa, taki malutki motorek pojechał. Więc państwo polskie mi, żywemu człowiekowi, zabrania przekazać. A dzisiaj, aha, tutaj będzie karnawał, tak, tak. Dzisiaj niedziela, to będzie karnawał. Więc już tiry ze sprzętem nagłaśniającym, jak taki dziecka, jest karnawał. No więc tak.
subwoofery. Co zrobić? Takie mamy czasy, taki mamy klimat. Dobrze. Więc nic nie mogę dzieciom przekazać, nic. Ani żadnego sprzętu elektronicznego, ani żadnego tableta. Po prostu kompletnie nic. Ani nawet kieszonkowego, więc no, wszyscy się domyślają, co ja na to? Dobrze, pomału będę kończył, bo już no, będzie tutaj większy hałas w okolicy i będzie mi uniemożliwiało to nagrywanie. Dzięki.